proszę zwrócić uwagę, że wszystkie samoloty zaczynają opryski w tym samym miejscu. Tu, gdzie zostało to wyznaczone linią. Proszę zobaczyć. To jest linia pozostawiona przez samolot, który przed chwilą obserwowaliśmy. I również zaczyna się w tym samym miejscu. Nie zniknie, zamieni się w chmurę i w ciągu najbliższych dni spadnie na ziemię jako opad. Proszę zobaczyć, tak w tym momencie wyglądają chemtrailsy. Już nie są pięciolinią, zamieniły się w coś w rodzaju chmur. Większość niedowiarków powie, że to nie istnieje. Ale to są właśnie smugi, które 45 minut temu zostawił jeden samolot. Proszę zobaczyć. Słońce ledwo jest w stanie przebić swoje promienie przez te chmury. Szczęść Boże. Piotr dzwoni z Wrocławia. Prosimy, panie Piotrze. Mam pytanie do pana ministra, bo pan minister się również zdeklarował o zajęcie się problemem tych działań, o których już wiemy z oficjalnych komunikatów ONZ-u, a mianowicie występowania tak zwanych oprysków, gdzie rozpyla się megatony aluminium. Bardzo bym prosił, czy w tej kwestii jakieś działania zostały podjęte. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Dziękuję, panie Piotrze. Jeżeli chodzi o te opryski aluminium, ja muszę powiedzieć, że nie mam dokładnych informacji. Ja w tej sprawie nawet złożyłem interpelację do, jeszcze jako poseł, zresztą wiele pytań w tym zakresie dostawałem. Złożyłem interpelację. Natomiast gdy się rzeczywiście poczyta w internecie, szczególnie w języku angielskim na ten temat, jest dużo niepokojących informacji na temat tego, że z jednej strony służy to badaniom klimatycznym, być może, natomiast z drugiej strony, że służy to jakimś działaniom jeszcze bardziej, powiedzmy, niebezpiecznym dla człowieka, ale proszę mi wierzyć, że na ten temat nie mogę tutaj odpowiedzieć, bo mogę tylko odpowiedzieć, może pan wejść na moją stronę internetową jako posła i pan zobaczy, co mi udzielono, jakie odpowiedzi na ten temat z punktu widzenia właśnie tego zjawiska, które obserwujemy na niebie w Polsce i w Europie. Minister Jan Szyszko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski i Święta Maryja, zawsze Dziewica. Zwracam się z ogromną i pokorną prośbą. Wszak Pan Jezus za swych ziemskich dni był cichy i pokornego serca, a ja staram się Go naśladować. Zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy ten materiał obejrzą, o udział i o pomoc w promocji naszej małej inicjatywy, w której jednak pokładamy ogromne nadzieje. Gorąco proszę Pana Jezusa Chrystusa oraz Matkę Świętą Maryję o jej wstawiennictwo, aby ta inicjatywa zgodna była i pokrywała się z wolą Pana Boga. Ludzie obserwujący mój kanał zapewne widzą, jak często wracam w swych nagraniach do tego, co dzieje się na polskim niebie i nasila się z każdym rokiem, a zwłaszcza w okresie wiosennym, kiedy świat budzi się do rozkwitu życia. Próbowałem kontaktować się z politykami i prosić o reakcję w tej sprawie na próżno. Próbowałem kontaktować się w sprawie tego procederu z dziennikarzami, w tym również z tymi, którzy mienią się niezależnymi dziennikarzami śledczymi. Na próżno. Próbowałem własnymi siłami uświadamiać ludzi i motywować ich do wspólnego przeciwstawienia się temu, co dzieje się nad naszymi głowami. Na próżno. Większość z nas tkwi w jakimś lunatycznym stanie.
i nie widzi, co dzieje się w polskiej przestrzeni powietrznej. Nie słyszy, kiedy chce im o tym powiedzieć. Nie czuje kompletnie tego tematu, gdy o tym mówię, śmiejąc się ze mnie i pukając w głowę. Inni, nawet gdy udaje mi się zwrócić ich uwagę na ten proceder i wykazać im, iż nie jest to normalna działalność, po okresie zainteresowania i frustracji związanej z uświadomieniem sobie i obserwacją tego procederu, wracają ponownie do lunatycznego stanu, przechodząc znów koło tego złego procederu obojętnie, jak gdyby znów zapadając w sen, mówią: no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ja jednak nie jestem w stanie przejść koło tego obojętnie. Nie jestem w stanie tego zaakceptować. Nie chcę być i nie będę lunatykiem. Powiedz mi, czym jest moja kariera zawodowa, jeśli angażując się w nią, nad moją głową dzieje się coś takiego. Powiedz mi, czym jest twoje nowe BMW, kiedy woskując je nad twoją głową dzieje się coś takiego. Powiedz mi, czym jest twój zdrowy styl życia fit? I gdy idziesz na swój trening, angażując czas i energię, nad twoją głową dzieje się coś takiego. W tej mojej postawie sprzeciwu i próbie podejmowania walki z tym, co dzieje się w biały dzień, dotarłem do słów, które wypowiedział Pan Jezus: beze mnie nie możecie nic uczynić. Dziś, po wyczerpaniu wszelkich własnych pomysłów i możliwości, wiem, że te słowa są prawdą, a ja nie jestem w stanie przerwać tego procederu, jeśli nie odwołam się do Boga. Poprzez Królową Polski Maryję nie zawierzę tej sprawy Jezusowi Chrystusowi, Królowi Polski. Mam nadzieję, iż Pan Bóg wybaczy mi to, że przychodzę do Niego dopiero wtedy, kiedy wszystkie inne możliwości zawiodły. A może musiałem właśnie taką drogę przebyć, by zrozumieć w pełni słowa Jezusa Chrystusa: beze mnie nie możecie nic uczynić. Jedyny pozytywny aspekt, jaki wynika z obserwacji tego bez wątpienia złego procederu, jest fakt, iż proceder ten jest jednym z czynników mojego nawrócenia się do Boga. Zdałem sobie sprawę, obserwując ten proceder nad nami, iż jeszcze ponad nim, ponad tym, co dzieje się na niebie, polski naród ma kogoś, kto może wszystko i bardzo chętnie nam pomoże, jeśli tylko posłuszni będziemy Jego woli. Zdałem sobie sprawę, jak wielkim szczęściem w tym, co się dzieje, jest to, że Królem Polski jest Jezus Chrystus, a Królową Matka Jego Maryja. Zdałem sobie sprawę, że inne narody, będąc w podobnej sytuacji, mogą nam tego niewątpliwie zaszczytu tylko pozazdrościć. A dziś często, nawet gdyby chcieli, nie są w stanie przeprowadzić intronizacji, gdyż zmógł ich grzech i rozmycie ich wiary. Czym prędzej więc, nim to samo stanie się w naszym kraju, chcę szczerze zaprosić wszystkich do wsparcia, do organizacji, do promocji inicjatywy pod nazwą Różaniec do Nieba, w intencjach o odnowienie wiary, nadziei i miłości w narodzie polskim i na całym świecie oraz w intencji czystego nieba nad Polską i całą ziemią. Ten szturm modlitewny do nieba odbędzie się dnia 15 sierpnia o godzinie 15 w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wszyscy, którzy zdecydują się przyłączyć, będziemy prosić Królową i Matkę Narodu Polskiego, by wraz ze swym wniebowzięciem zaniosła nasze modlitwy i błagania do serca Pana naszego i Króla Jezusa Chrystusa w intencjach odnowy wiary, nadziei i miłości w narodzie polskim oraz w intencji czystego nieba nad Polską i nad całą ziemią.
Proszę was, siostry, bracia w Chrystusie, o podjęcie tej inicjatywy, o wspólną modlitwę tego dnia. Proszę was, kapłani, księża, o waszą pomoc i przewodnictwo w przeprowadzeniu różańca do nieba, który, gdy będzie przeprowadzony godnie, stanie się przyczyną łask, które popłyną z nieba, łask odnawiających wiarę, nadzieję, miłość narodu polskiego i całego świata, łask, które pozwolą wygrać nam z pierwiastkiem zła na niebie, w efekcie czego niebo nad Polską będzie czyste jak niegdyś, łask, które scalą nas i połączą w monolit narodowy w naszym Królu Jezusie Chrystusie, łask, które są silniejsze od wszelkich różnych środowisk i grup interesów, które usilnie pracują nad tym, by Polacy byli skłóceni i podzieleni, przez co słabi i rozbici. Łask, które będą bodźcem i iskrą dla całego świata, który, obserwując przeprowadzony szturm modlitewny przez Polaków, zacznie iść za ich przykładem, co zaowocuje nawróceniem się i jednoczeniem w Chrystusie tych narodów, w efekcie czego także tych łask dostąpią. Wyrwijmy się wszyscy z lunatycznego snu, wznieśmy się ponad naszymi codziennymi podziałami i wspólnie 15 sierpnia o godzinie 15 przeprowadźmy różaniec do nieba. Nie roszczę sobie żadnych praw organizacyjnych i pomysłodawczych, nie przeprowadzam żadnej zbiórki finansowej, nie wymagam dojazdu, dyspozycyjności, nie oczekuję żadnych korzyści, nie zamierzam przesłaniać swoją osobą tej inicjatywy. Proszę cię jedynie o zadanie sobie odrobiny trudu, byś pomógł nam w zmobilizowaniu i dotarciu do jak największej liczby osób, byś zainteresował innych tym modlitewnym przedsięwzięciem, byś promował tą inicjatywę na swoim kanale, byś zalinkował i podzielił się z innymi tą informacją, byś zamieścił ten film na swoim kanale, jeśli go posiadasz. Jeśli nie podoba ci się oprawa graficzna lub choćby mój głos, nie rezygnuj, a zrób to po swojemu. Proszę cię tylko, by zgadzała się data i czas oraz intencje. Proszę tylko, byś przy promocji różańca do nieba nie przeprowadzał zbiórki finansowej. Darmo dostałeś, darmo dawaj. Finalnie proszę jedynie o modlitwę, wszak modlitwa jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Modlitwę tam, gdzie jest, gdzie akurat się będziesz znajdował, 15 sierpnia o godzinie 15. Nie ma nawet potrzeby fatygi związanej z dojazdem do granic naszego kraju, co stanowiło niekiedy problem w przypadku wcześniejszej organizacji różańca do granic. Jeśli jesteś na co dzień tak zwaną osobą wierzącą, niepraktykującą, proszę przyłącz się, przecież nikt ciebie nie potępia, a wzmocnisz nasz wspólny szturm modlitewny w wyproszeniu pomocy Bożej i w sprawach, które, czy nam się to podoba, czy nie, dotyczą nas wszystkich. Mimo iż na co dzień możemy nie zgadzać się ze sobą w wielu kwestiach, proszę kapłanów, księży o zainteresowanie, o udział i przewodnictwo w różańcu do nieba. Proszę o pomoc w promocji i organizacji, a nawet przejęcie organizacji tej inicjatywy organizatorów wcześniejszego różańca do granic. Macie już doświadczenie, wiecie, jak to zrobić. Proszę każdego, kto zapoznał się z tym pomysłem, o jego wsparcie swym staraniem lub talentem w celu przeprowadzenia tej inicjatywy. Proszę, nie przechodź obok tego pomysłu obojętnie, wszak chodzi tu o nas wszystkich. Jesteśmy ostatnim żyjącym pokoleniem, które pamięta czyste niebo i jest w stanie przeprowadzić szturm modlitewny, różaniec do nieba. Niech we wszystkim, co tu powiedziałem i o co proszę, dzieje się wola Boga, a nie moja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski i Matka Jego Maryja, zawsze Dziewica. Na koniec bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali przeciwstawić dzień zły, ostać zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepaszawszy biodra wasze prawdą i przyobległszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju, w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia, miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelkiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu, nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych. Amen.